Na raty, no tak. Eee, trzy starty w ciągu dnia. Nie, nie ukrywam, że mm, sporo, jak na jeden dzień. Aczkolwiek, no, trzy równe starty, powiedzmy. Nie, może niezbyt szybkie, jak, takie jakbym chciał, ale dosyć równe. Eee, jakieś tam wnioski będzie można z tego wyciągnąć na pewno z każdego startu. Wydawało mi się, że nie, ale myślę, że delikatnie coś tam mógł zostawić po sobie. Zanim wróciłem do hotelu, rozpływanie. Jeszcze tak, że też chwila moment. Krótka drzemka, trzeba było od razu wracać na finały, więc delikatnie, ale no też nie, nie, nie zrzucam winy na, na, rep, na, na ten repasaż. No na pewno najlepszy wynik w sezonie fajnie by było popłynąć e, najszybciej. E, no, jest jeszcze parę dni, więc mam nadzieję na odpoczynek może do tej 50 motylem. Troszeczkę zabrakło takiej świeżości. Mam nadzieję złapać jeszcze tą świeżość na 50 krałem i, i pokazać, że jestem szybszy. No nie są to pierwsze zawody, bo to już były Mistrzostwa Świata i Puchary Świata, więc. Bardzo dobrze, no nie ukrywam, że jedna z lepszych pływalni jaką miałem okazję zwiedzać i pierwszy raz tutaj w Budapeszcie w 2010 roku startowałem jeszcze na wyspie Świętej Małgorzaty. Był to obiekt otwarty, też bardzo fajny, bardzo fajnie się pływało, później ten basen zniszczyli i zrobili tu właśnie Dunę Arenę, nowy basen. No ciężko powiedzieć, że coś do czegoś się tutaj przyczepić. Pięćdziesiątka, pięćdziesiątka do rozpływania, dużo miejsca do rozgrzewki. No, basen typowy pod podmistrzwo świata na, na takim poziomie mistrzostwa świata.